Cześć, witajcie w kolejnym filmiku i dziś pokażę Wam kilka nowości, które posiadam od niedawna. Będą to nowości kosmetyczne i nie tylko, ale raczej skupię się tutaj na pielęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, ja w ostatnim czasie nie zakupiłam praktycznie nic. Zakupiłam sobie kilka kosmetyków z Catrice, które użyłam w większości filmiku, który Wam tutaj podlinkuję, także to są moje takie jedyne nowości. Jeżeli macie ochotę, to zobaczcie sobie, co ja tam kupiłam. To była promocja 2 za 6 euro. A tak poza tym wykańczam to, co mam, jeżeli chodzi o podkłady, o korektory. Naprawdę staram się zdenkować produkty, które dobrze się sprawdzają i które szkoda by było po prostu wyrzucić. Ale dobra, już nie przedłużam i zaczynam prezentację tychże kosmetyków. Mam te trzy kosmetyki z Paula's Choice. Powiem Wam, że ta marka naprawdę bardzo dobrze sprawdza się w mojej codziennej pielęgnacji twarzy. I co rusz to wybieram, kupuję nowe produkty z nowych jakichś tam linii, czy cały czas coś tam dokupuję i wszystko jak do tej pory mi się dobrze sprawdziło. Ja robiłam też zamówienie, które tam zamawiałam też produkty dla mojego męża, ponieważ on ma ostatnio bardzo duże problemy z cerą. Znaczy bardzo jest przesuszona, taka zaczerwieniona i on powiedział, że on nie będzie używać kosmetyków dla kobiet, jak chce, to mam mu zamówić dla mężczyzn. No i właśnie tam Paula's Choice też ma taką linię dla mężczyzn. Może coś w tym jest, że faktycznie ten mężczyzna ma inną tą cerę, inną strukturę i tak dalej i potrzeba mu jednak innych składów kosmetycznych. Nie wiem, nie znam się na tym. Ale zamówiłam kilka kosmetyków, tego Wam nie pokażę, to stoi w łazience. To są takie mini produkty, niech on sobie sprawdzi, niech on sobie zobaczy. A sama zakupiłam sobie pierwsze, co tutaj Wam pokażę, to jest tubeczka 30 ml i to jest Resist Skin Transforming Multi Correction Treatment i to jest z kwasem azaleinowym i z kwasami BHA. Produkt kosztował 35 coś, jeżeli się nie mylę, i jest bardzo wydajny. Co on robi? Ma nam rozjaśnić koloryt, ma spowodować, że będziemy miały mniej wyprysków, ma też rozjaśnić blizny potrądnikowe i zmniejszyć oczywiście zmarszczki. To jest produkt, tak chyba jak wszystkie produkty z Paula's Choice, one tam nie mają żadnych perfumów dodanych, tu jest dużo składników aktywnych i ten bardzo mi się sprawdza, na dzień ja go używam zaraz po tym, jak nałożę ten żel taki BHA, później nałożę to, a później nakładam albo jakiś krem, bo to właśnie potem trzeba nałożyć z SPF-em. Jak nie nakładam fluidu, to nakładam krem z SPF, a jak mam, wybieram sobie na przykład krem BB z dużym SPF-em, to wtedy nakładam sobie olejek marula. To zależy, jaki jest dzień, czy dużo będę na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ten pierwszy produkt. Kolejny produkt będzie na noc i to jest Resist 1% Retinol Booster do każdego rodzaju cery. Ten tutaj też jest do każdego rodzaju cery. Mamy go tutaj 15 ml, ale to jest taka konsystencja żółto, nie wiem czy tutaj widzicie, zaraz Wam pokażę, dosłownie kropelka, można sobie wybrać jedną kropelkę, czy zaaplikujemy jedną, dwie czy trzy. Trzy to już jest taki hardcore, dwie to takie, wiecie, bardziej inwazyjne, a jedna jest po prostu najdelikatniejszą formą aplikacji tego retinolu. Produkt się bardzo, bardzo szybko wchłania, powiem Wam, i jego można nałożyć go solo, ale można go mieszać dosłownie ze wszystkim. Ma taki zapach, no one wszystkie nie mają ładnych zapachów, te produkty z Paula's Choice, co Wam tutaj rękę pokazuję, tak nic nie widać, ale właśnie na noc ja już widzę efekty po stosowaniu tego preparatu. Ja mam też serum
z retinolem w takiej formie olejkowej, też spala szczęść i powiem Wam, że potem widzę lepsze efekty. Tak jakby skóra jest bardziej wygładzona, bardziej taka rozjaśniona i napięta, także myślę, że ten jest tutaj po prostu lepszy od tego serum. I ostatnim produktem z Paula's Choice jest to Resist Skin Firming Line Minimizer. To jest też do każdego rodzaju cery i to jest nowość tutaj na stronce holenderskiej, bo patrzyłam na stronce polskiej z Paula's Choice i tego jeszcze nie mieli w swoim asortymencie, także na pewno jeszcze, na pewno dojdzie. Tutaj to jest coś ekstra, tak? To tego nie używamy zamiast tam jakichś kremów, tylko to jest coś ekstra. Mam 15 ml, kosztuje 50, chyba 5 euro, jeżeli się nie mylę, a ten Resist, ten retinol też coś 50, coś euro kosztowało, także to nie są tanie produkty. Ale wróćmy do tego, ten nakładamy tylko i wyłącznie na miejsca, gdzie mamy najwięcej zmarszczek, nakładamy go na nasze produkty pielęgnacyjne, czy to będzie serum, czy to będzie krem, czy co innego. Ja go używam w minimalnej ilości, tylko tutaj pod oczami, dlatego że tam no, najwięcej mam tych linii. I jak na razie no, nie zauważam. Powiem Wam, że od razu po aplikacji cera jest faktycznie taka spulchniona i jakby one te linie się zmniejszały. To nie jest, to nie ma działać na zasadzie wypełniania zmarszczek, tak jak ma na przykład, jak kiedyś miałam taki wypełniacz z Estée Lauder bodajże, że on chwilowo po prostu tak jakby nam uzupełnia te linie, ale jak zmyjemy, to te linie są. Ten ma trwale pozbyć się tych linii i to nie jest tak, że on nam zniweluje takie głębokie zmarszczki. Chodzi o takie, takie te świeże, można by było powiedzieć, zmarszczki. Jak na razie testuję, zobaczymy, czy się sprawdzi. W ogóle ma bardzo fajny aplikator, zobaczcie, taki ala strzykawkowe, tutaj musimy nacisnąć i wtedy wydobywa się, to jest taka wodnista konsystencja, dosłownie jak woda i to musimy wklepać, ja na przykład tutaj sobie robię, ale można też nad ustami, czy tutaj w bruzdach tych nosowych, czy gdzie tam jeszcze, ale no ja po prostu chcę zobaczyć, jak on zadziała na te moje zmarszczki pod oczami. Coś tu jest jeszcze napisane, tak, to ogólnie po prostu jest produkt przeciwzmarszczkowy czy redukujący te pierwsze oznaki starzenia. To były wszystkie produkty do twarzy pielęgnacyjne. Teraz pokażę Wam dwa produkty do włosów. Pokazywałam już Wam we vlogu, że zakupiłam Kerastase Resistance Serum Therapiste. To jest do włosów o poziomie zniszczenia 3 i 4, czyli już tak, o takim zaawansowanym poziomie zniszczenia i powiem Wam, że jestem tak niesamowicie zadowolona. Naprawdę już po kilku teraz aplikacjach stwierdzam, że to jest normalnie wow produkt. Ja kiedyś miałam też z Kerastase, ale Architect i tam był poziom zniszczenia 1 i 2. Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj są jakieś różnice w tym. Produkt, to jest serum do włosów, na końcówki włosów. Jest dwufazowy, musimy dobrze tutaj nacisnąć sobie na środku, aby wydobyć tą samą ilość produktu z każdej tutaj części tego opakowania, dlatego że jak naciśniemy bardziej w prawo, to wyleci nam więcej tego, a jak w lewo, to więcej tamtego, także to jest ważne, żeby nacisnąć tutaj na samym środku i mi jedna pompka, tutaj mam produktu 30 ml, jedna pompka wystarcza na aplikację, na moje końcówki, nakładamy na zwilżone włosy, no i później, i można też oczywiście stylizować, powiem Wam, że ja bardzo dawno nie prostowałam sobie włosy, ja podprostowuję, ja nigdy tak nie chcę, żeby one były zupełnie proste i powiem Wam, że od kiedy używam tego serum i sobie wyprostuję, to następny dzień te włosy dalej są takie gładkie, nie są takie, wiecie, jak to przeważnie u mnie bywa, takie postawione, szorstkie, połamane, wiecie o co chodzi, tak pozaginane, że później tylko i wyłącznie woda mi pomaga albo po prostu na kolejne umycie włosów. I kolejnym produktem do włosów to jest Vela SP i to jest maska Repair. Słuchajcie,
Ja mam serię, czyli szampon i odżywkę z tej serii Reaper. Postawiłam na maskę, widziałam, to była jakaś promocja, zresztą często można trafiać na stronkach internetowych na różne promocje. Ja kupiłam tamte produkty, właśnie szampon i odżywkę stacjonarnie i później jak patrzyłam na promocje w internecie, to naprawdę grubo przepłaciłam. Nie pamiętam, ile kosztuje właśnie, kosztowała ta maska, ale na pewno nie tyle, co w sklepie. I ta maska bardzo mi się dobrze sprawdza. Ja wiem, że tutaj mało co widzicie, ale to jest ta po prostu seria SP Repair, czyli naprawcza. Używam jej na całe włosy, od nasady po końce. Przeważnie to robię, jak na przykład sobie wejdę do wanny i nie używam jej na co dzień, tak co drugie mycie. I powiem Wam, że jest no, cudowna, cudowna maska. Moje włosy są teraz w tak dobrej kondycji, już po tych produktach. Ja wiem, że one ich jeszcze nie odbudowały, tak jakby, prawda? Tylko ten produkt gdzieś tam, nie wiem, czy zalepia nam te końcówki, czy co tam robi, ale już wizualnie wyglądają one na zdrowe i o to mi też chodzi. Ja chcę od razu efekty mieć, od razu widoczne efekty, żeby no, nie mieć konieczności kolejnego ścinania moich włosów. I kochani, przejdę do trzech ostatnich rzeczy. To nie są, to są kosmetyki jakby doustne, zioła. To może nie kosmetyki, ale zioła, które zakupiłam sobie i z pierwszego, które Wam pokażę, jestem już zadowolona. Ja nie wiem, czy to w mojej głowie, czy tak naprawdę jest. Piję około, to jest herbatka, to są ziółka. Ziółka, z których sobie robię nalewkę, a mianowicie trójkolorowy bratek. Ja przeglądając YouTube'a często trafiam na jakieś filmiki, takie co po boku się wyświetlają, to sobie tam kliknę i trafiłam na filmik, gdzie kobieta opowiadała o tym, że te ziółka bardzo dobrze wpływają na naszą cerę, że dzięki tym ziółkom pozbyła się trądziku, wysypom i powiem Wam, że ja używam tego od półtorej tygodnia, jak mniej więcej, codziennie, nieraz wypijam dwie szklanki rano i wieczorem, a nieraz wypijam tylko jedną. I wierzcie mi, słowo honoru, że od tamtej pory po prostu nie pojawiają mi się nowe wypryski. Może i też całe hormony też nie wariują, ale naprawdę już sobie aż wezmę lusterko, nie mam ani jednego nowego wyprysku już od kilku dobrych dni, gdzie to mi się zdarza bardzo rzadko. Ja przeważnie mam jakiś wyprysk. Już ostatnimi czasy mogłam tak, dzięki oczywiście pielęgnacji tej kosmetycznej, już było naprawdę dobrze, gdzie pojawiał się jeden, a nie na przykład trzy dziennie i to takie, wiecie, mniejsze, które szybciej się goiły i tak dalej. To już nie było to jak to co kiedyś, ale dzięki tej herbatce. Ja Wam, na pewno ona trafi gdzieś do projektu Denko, albo nagram o niej osobny filmik już po dłuższym stosowaniu, bo ja jestem po prostu niesamowicie zaskoczona, jak takie ziółka mogą działać faktycznie od wewnątrz na moją cerę. A ponoć, bo ja czytałam sobie później o tym bratku w fiołkach, że ponoć one mają niesamowicie dobre działanie na naszą cerę, są oczywiście jeszcze tam antyoksydacyjne, mają też różne inne właściwości, ale tutaj bardzo się poleca ponoć do oczyszczania cery, do tak, żeby cera wyglądała lepiej i też właśnie przeciwtrądzikowo. Także kochani, polecam Wam jak na razie, ale jeżeli czekacie na moją dalszą opinię, dalsze efekty, to musicie troszeczkę jeszcze poczekać. I dwie ostatnie takie nalewki herbaciane. Tutaj mam dwie herbatki Titox, czyli takie herbatki detoksujące. No niby można, one nie tylko sprawiają to, że mamy po nich schudnąć. Oczywiście nie schudniemy po żadnych tam tabletkach i herbatkach. Ja w takie cuda i tak nie wierzę. Oczywiście to nasze, to może wspomóc, tak oczyścić organizm, ale to na pewno nie jest tak, że obżerając się, pijąc tylko herbatki, schudniemy i będziemy w ogóle laski niebieski. Nie. Ja tutaj mam herbatkę na dzień i na noc. Na dzień to jest w ogóle marka Tizi. Ta na dzień jest tutaj w puszce
I ona była luzem. Ja sobie popakowałam do takich torebeczek, dlatego że to ma być taka kuracja na 14 dni. No i nie wiedziałam do końca, ile tego sypać, czy to ma być jedna łyżeczka, czy dwie łyżeczki, a nie było nigdzie napisane na opakowaniu. Tylko że tą na dzień parzymy 3 do 5 minut, 80 stopni. Ma być gorąca woda. Przepraszam. I ja sobie po prostu podzieliłam na 14 dni w takich jednorazowych zaparzaczach do herbaty. A ta tutaj na noc, pijemy ją co drugi dzień, mamy zalewać wodą 85-90 stopni. I tu już są saszetki takie, herbata jest już w saszetkach, także tego już nie musiałam tutaj, tak wygląda, nie musiałam tutaj dzielić i przesypywać. I tą herbatkę pijemy, tą na noc, co drugi dzień. No zobaczymy, ja tam widziałam na tej stronce, że no, dziewczyny się wypowiadały, czy tam podpisywały, nie wiem, czy to jest prawda, czy to bujda, nie wiem, że tam chudły po tych herbatkach, bardzo dobrze się czuły. Ja na razie nie zauważyłam jakiejś większej różnicy, aczkolwiek teraz jak sobie tak pomyślę, to powiem Wam, że jak zaczęłam pić te herbatki, nie wiem, czy to jest spowodowane moim przeziębieniem, czy tymi herbatkami, nie wiem po prostu, ale mnie się tak jeść nie chciało. Chodzi o to, że dużych ilości. Słuchajcie, już patrząc na talerz, pełen talerz, to już mi się odechciewało, bo tak, wiecie, od razu byłam taka zapchana, napchana i wszystko mi w gardle stawało, ale już mi to przeszło, to może to było spowodowane tym przeziębieniem. Zobaczymy, jak to będzie po tych dwóch tygodniach. Ja te herbatki piję teraz czwarty dzień, piąty? Już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno znam Wam relacje już po kuracji. Może w jakimś vlogu, może właśnie w projekcie Denko. Kochani, to już wszystkie produkty, które chciałam Wam przedstawić w tym filmiku. Ja się z Wami bardzo cieplutko żegnam i do zobaczenia, do następnego. Pa, pa!